W niedzielę odbyły się zawody jeździeckie Bardoka połączone z 700-leciem wsi. Na łące nieopodal kościoła odbył się festyn, ale głównymi bohaterami były konie. Z racji, że jest 700-lecie Barda obchodzimy, właśnie tutaj był pokaz spod Warszawy, turniej rycerski już był, dżigistówka, czyli pokazanie właśnie walk na miecze, na kopie i jeszcze jeden z ostatnich takich gwóźdź programu będzie płonący jeździec i inne, właśnie przez tę grupę konną spod Warszawy. Trudno było zorganizować taką imprezę, widzimy tutaj dużo jeźdźców, skąd oni są? Tutaj z okolicznych klubów jeździeckich, jest właśnie spod Wrześni, z okolic powiatu. Tu już jakby stali, którzy co roku przyjeżdżają, już byli na tych zawodach i wiedzą, że warto tu występować. Zdarzyły się. Zaproszeni kaskaderzy wciągali publiczność do zabawy. Nie to wie, jakie są reakcje, prawda? Jeśli powiem szalone, to jeszcze nie w pełni. No nie podobało się! Imprezę w Bardzie można uznać za udaną. Poza mieszkańcami wsi pojawili się również goście z całego powiatu.